ale to będzie jednak prawdziwa afrykowa walka, no. Jeden nic nie umie, tak drugi długo, nic nie umie. Tak długo wyczekiwałem. Ej, czekaj, to teraz olejnik. Robalini? Lubię, chyba tak. Rzadko zdarza się w sportach walki, że takie boje rzeczywiście mają miejsce. Ten fight przenosi nas do początków MMA, gdzie rywalizowali zawodnicy dowolnych rozmiarów i przyświecał im tylko jeden cel – rzucić wyzwanie samemu sobie. A w tej chwili Filip. Zajebiście, zawsze chciałem wygrać jakąś walkę, a jak to jest w moim rodzinnym mieście, to już w ogóle. No doping masz i miałeś ogromny, podziękuj może. No widzisz, co mam powiedzieć. Ale muszę przyznać, że ten olejnik wcale nie jest taki słaby, bo walczyło mi się z nim trudniej niż z Bagietą. Dwa kasztany się spotkały. Tak to mogę określić. No i wygrał ten wyższy. No, Robalini. Siemano. Czy ja to już nie mam w planach w ogóle się pojawiać tu więcej, bo myśl... Kończysz z freakfightami? Czy nie, że kończę, na pewno chcę odpocząć dłuższy czas, bo to była moja druga gala z rzędu i... No, zniechęcony jestem jak na razie po prostu. Znamy się jeszcze troszeczkę. No a jeżeli olejnik by chciał jeszcze stoczyć z tobą jedną walkę? Nie, z olejnikiem się lubię, to nie ma sensu w ogóle, my się cały czas lubiliśmy, no. My się przyjaźnimy z 2 lata. Czyli na pierwszy front wjeżdża Bagieta. Słyszałem, że chce z Kapelą walczyć. No, chcę i to bardzo. I Kapela też z nim chce, bo Kapela to mój dobry kolega. Bardzo długo się znamy. I mamy te same poczucie humoru i to nas właśnie łączy. Chłopak wcześniej przegrywał, nagle walczy w Szczecinie, zostaje królem Szczecina, wszyscy przychodzą dla niego. Hala się wyprzedaje i on udowodni po prostu swoje. Mateusz, ty dobrym komikiem będziesz, chyba w stand-upie, jaki zaczniemy walić. Szlachetna to jest dyscyplina sportu boks, nie? Mm. Tak, no bo nie ma sztuczek, nie? Mm. Nie, Patryk? Książki są, no ale kurde, no ale to takie... Boks jest brutalny, dlatego lubię MMA. Dobra. Ewa Piątkowska! Wszyscy chcą jednego pojedynku. Ewa Piątkowska kontra Ewa Brodnicka, te starcie, no musi być. No ale nie, no nie zmusimy jej do walki, ona się boi. Wie, że mocno bije, wie, że tutaj klincz nic jej nie da, na klinczu zbudowała całą swoją karierę bokserską, więc moim zdaniem to się nie stanie. Dobra, to co, to my czekamy na odpowiedź teraz Ewy Brodnickiej, liczymy, że będzie ta akceptacja warunków i walki, a tobie dziękuję. Gratulacje. Dzięki. A kiedyś, jak jeszcze byłam w grupie bokserskiej, to sponsorował nas Harnaś. Zaraz, Harnaś, coś takiego, no. On wychodzi do familiady, słyszysz? Pierwszy raz widzę tą pisankę wchodzącą do oktagonu. Wiem, że był gwiazdą programu. Adam! Co? Właśnie, kurwa, chciałem go znokautować i wtedy jak zobaczyłem, wiesz, jak go trafiłem, on, kurwa, otrząsnął się, wiedziałem, że, kurwa, że go nie znokautuję, kurwa, jakoś, nie wiem, ciekawi się, nie nadaje się tego sportu, nie? Jest, kurwa! Jest! 0-3! Jest! Natomiast Stifler się cieszy, będzie miał piękny ślad, tak powiedział. No, wiesz, będę miał tutaj taką bliznę, taką minimalną, nie? Bo rozcięcie mógł brwiowy, tak, wiesz, delikatnie i będzie zajebiście, bo nie będzie jakaś, wiesz, pecić, tylko taki, wiesz, szacuneczek. Dawaj, bujasz! Bujaj! Do przodu! Do przodu! Nie śpi! Do przodu! Do przodu! Do przodu! Do przodu! I do przodu! Zamknij go! Zamknij go! Zamknij go, kurwa! Dawaj! Zamknij go! Idź! Dawaj! Jedź! Zamknij go! Dawaj! Jedź! Jedź! Bujaj! Boksu! Za boksu! Artur Kornik Sobiński! Pan Mirek niezadowolony chyba. Pan Mirek zdenerwowany. No, ale nie dziwię się, wiesz, ojciec, syn, to jest, no, wiesz... Nie, no ja nie widziałem... O kurde, najmocniejsza relacja, jaka może tylko być. Bagieta to będzie fruwał. To jest nieobliczalny zawodnik. Ale wiesz co, państwa. Powiem ci, że to jest pierwsza walka, gdzie
60 na 40 daje kamerzyście. Tutaj mamy sąsiadów samego Michała Gorzelańczyka, czyli Bagiety. Kibicujemy mu, jeździmy za nim wszędzie, gdzie on walczy, tam jeździmy my. Pozdrawiamy go i bardzo go kochamy. Jesteśmy z nim całym sercem i za nim całym sercem, żeby wygrał. Moments later. Bagietka, zupka, zupka! Zdziwiło mnie, że chłopacy ze Szczecina dostawali największe pociski, wiesz, bo szczerze, że trybuny nie były za nimi do końca, więc tobie to... Czy to chodzi ci o kamerzystę? Kamerzystę i tego drugiego olejnika, tak? Zdziwiłem się, bo myślałem, że tam jednak będą niosły ich trybuny bardziej, nie? Może to nie są lokalni bohaterzy po prostu? A to wychodzi, wiesz? No gdzie, kurde? Ona się zmęczy... Jezu... Ona się zmęczy idąc tam. Już przerwę co zrobiła. Nie przesadzaj, Patryk. Nie, powiem ci, że na dniu z zawodnikiem na treningu, powiem ci, że ona teraz się dobrze się ruszała, naprawdę. Teraz też. Podobnie, nie mogę z wami rozmawiać, bo jesteście niepoważni. Stronniczy. Jesteście stronniczy, niepoważni. Tak. Kurde, żeby ręki mi rozgryzła. Weź kurwa, przestań, Patryk. Susie! Proszę, proszę, Mikołaj. Taki dzień. Czyżbyś święta? Coraz bliżej do grudnia. Cukierki porozdaję. No, ten Mikołaj może być bardzo bolesny. Organizacja gali w dzień meczu reprezentacji Polski, Mistrzostw Świata. Uważasz teraz, że była to dobra decyzja? Z tego co patrzyliśmy, no tak, my nie mamy głównej takiej docelowej młodzieży. Możliwe, no ci starsi, bo młodzież raczej wydaje mi się, że tam w meczu to ma wypierdolone, raczej tak mi się wydaje. Denis Załęcki, ta walka średnio były możliwości, żeby się odbyła. Czy jest szansa w przyszłości? Do Szeligi musi w trzech podchodzić. To tutaj niech całą armię zbierze i wtedy coś tam próbuje, wiesz, jakieś takie frajerskie numery. A jak chce wyjść się, kurwa, sprawdzić, to niech coś wygra, a na razie niech atencji nie szuka u mnie. To są jego słowa, nie? I co, widzimy się 4 marca na Prime Show MMA 5! Pozdro Szczecin! Dzięki! Dobra.